polscy kibice są bardzo znani w całej Europie, jak i na świecie. Ich cechami jest oddanie oraz liczny i głośny doping na wyjazdach. A kibice Lecha Poznań zasłynęli z jeszcze jednej rzeczy nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. De Poznań i jego historia. Zapraszam do oglądania. Kolejorz w sezonie 2009-2010 został mistrzem Polski. I co się z tym wiąże? Musiał wziąć udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Zdołał zakwalifikować się do Ligi Europy, w której trafił na bardzo trudną grupę. Z drużynami, które tak naprawdę mogły brać udział w Lidze Mistrzów. A dokładnie to Red Bullem Salzburg, Juventusem oraz Manchesterem City. Drużyna z Poznania radziła sobie wyśmienicie. Po czterech spotkaniach była liderem w grupie. A podczas piątej kolejki mieli zmierzyć się z The Citizens. A co najważniejsze, po jednej ze strzelonych bramek dla drużyny z Poznania, kibice wykonywali ten gest, który właśnie widzicie na swoich ekranach. A kibicom Manchesteru City tak spodobał się on, że zaczęli go praktykować. W taki sposób rozsławili go na cały świat. A Lech Poznań doszedł w Lidze Europy do 1/16 finału. To już dzisiaj na tyle. Pamiętaj, jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moim kanałem, subskrypcję. Cześć!